Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o jednym z najstarszych australijskich improwizatorów, którego muzykę miałem okazję poznać już kilkanaście lat temu, ale dopiero kiedy ruszyłem z wytwórnią, dostałem od niego propozycję, zupełnie niespodziewanie, wydania płyty. To, co wtedy przysłał mi ten gitarzysta, David Brown, aka Candlesnuffer. Właściwie wszystko nadawało się natychmiast do wydania i miałem bardzo długą rozkminkę, co zrobić w pierwszej kolejności. Winyl duetu Helium Clinch, na którym on gra z Timem Catlinem. Tim Catlin to jest również australijski gitarzysta, a panowie tworzą coś, co jest trochę odpowiednikiem australijskich małych instrumentów. Przy czym rolę wiodącą grają tutaj nie małe toy piana, fortepiany i pianinka, tylko gitary. Jest tu cała plejada, cała masa, cały wachlarz gitar zabawkowych, gitar dziecięcych, gitar dorosłych, ale nietypowo zaprojektowanych i nietypowo przerobionych. Oczywiście dominujące techniki, jak to przy takich gitarach i przy muzyce improwizowanej, to jest tak zwany top table guitar, czyli gitara, która jest położona w taki sposób, jakby na takim stole. Wygląda to koncertowo trochę tak, jakby ktoś ją na żywo rozbebeszał. Płyta jest pełna detali, pełna wspaniałych mikro, takich tonalnych kompozycji, utworów, smaczków. I moim zdaniem jest to jeden z bardziej niedocenionych tytułów Bocian. Polecam wam bardzo tą płytę.